Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj będzie epizod na temat Mavica 2 Pro. Od tygodnia mam szansę latać nim codziennie. Latam właściwie ile tylko się da i w każdych warunkach, jeżeli nawet wieje mocno, bo teraz są bardzo silne wiatry, to staram się w miejscach takich, które są otulone przez drzewa, przez las, i też ćwiczę w tej chwili takie tryby czy takie możliwości, które umożliwiają loty podczas dużych wiatrów. Tematem dzisiejszego epizodu są cechy Mavica 2 Pro, które mnie ujęły w ciągu ostatniego tygodnia, od czasu kiedy go eksploatuję, i które uważam za kluczowe dla bezpiecznej i fantastycznej eksploatacji tego drona. Przede wszystkim jest to stabilność. Dla bezpieczeństwa te cechy, które są bardzo istotne, to stabilność, jeżeli chodzi o połączenie, stabilność sygnału i stabilność samego lotu. Naprawdę fantastyczna sprawa i miałem taką sesję, że nagrywałem bardzo wolno, przemieszczałem się i chodziłem też za Maviciem właśnie w parku. Nagrywałem hyperlapsy wieczorem i kapitalnie wyszły te hyperlapsy. Nawet przez chwilę i przez cały tydzień właściwie Mavic 2 Pro nie stracił zasięgu nawet na moment. To jest pierwszy taki mój dron i nowość, gdzie mam cały czas bardzo stabilny zasięg. Ten OcuSync 2 jest naprawdę mega fajną cechą i fantastycznym systemem transmisji, bardzo stabilnym. Do tego oczywiście dla bezpieczeństwa doszła mocna bateria i bardzo długi czas lotu. Jeżeli chodzi o drugą cechę, która według mnie dla bezpieczeństwa ma duży wpływ, szczególnie jeżeli wykonujemy zdjęcia po zachodzie słońca, jest to możliwość dodatkowego doświetlenia tego drona, czyli to dodatkowe oświetlenie. I tutaj mamy dwie sytuacje, kiedy jest to bardzo potrzebne, a mianowicie pierwsza sytuacja, żeby błyskawicznie zlokalizować swojego drona w powietrzu. W wielu przypadkach, jeżeli chcemy sprawdzić parametry ekspozycji lub też przestawić je, lub też zacząć nagrywać, czy właśnie jakiś manewr uskutecznić, odrywamy na chwilę wzrok od swojego Mavica, ale później jest bardzo trudno wrócić i określić, jaką on ma aktualną pozycję. Dlatego poprzez włączenie na chwilę tych świateł jesteśmy w stanie bardzo łatwo zlokalizować go w powietrzu. Kapitalna cecha. Druga rzecz, która jest istotna przy tym oświetleniu, to jest to, że dużo łatwiej nam się ląduje, dlatego że mamy wspomaganie poprzez Precision Landing i system Visual Positioning System. Dzięki temu mamy łagodne i spokojne lądowanie. Jeżeli lądujesz innymi dronami, po zmroku może się okazać, że jest z tym kłopot, dlatego że nie mają doświetlenia i czujniki, sensory też nie działają, bo jest za ciemno. Trzecia cecha, która jest wymieniana chyba przez wszystkich, to jest jakość kamery. Jakość kamery jest fantastyczna. Sensor jednocalowy, jasny sensor umożliwia dokonywanie zdjęć i ujęć, właśnie kręcenie materiałów po zmroku. Kapitalna rzecz, jeżeli przyjeżdżamy na zlecenie i nie ma co pokazać w ciągu dnia, bo miejscowość czy ta miejscówka nie jest zbyt atrakcyjna, to właśnie po zmroku, kiedy oświetlenie już jest włączone, dane miejsce nabiera swojego właśnie uroku, całego uroku. A drony z małymi sensorami nie dają rady niestety nagrywać po zmroku i ta jakość nie jest zadowalająca. Tutaj pod tym względem jest naprawdę niesamowita ta kamera. I druga sprawa to ruchomość kamery. To, że jesteśmy w stanie bardzo mocno operować na boki kamerą. Fantastyczna rzecz. Wystarczy, że powiedziesz palcem po wyświetlaczu i możesz fantastycznie przemieszczać się i ukazać obiekty, które są z boku, a podczas lotu na przykład do przodu. Kapitalna cecha. Do jakości kamery dochodzi nowy kodek H265. Mamy więcej szczegółów. Fantastycznie możemy też pokazać w Dialogue M ujęcia i później w postprodukcji pokolorować. Także już w stronę bardziej profesjonalną. Oczywiście 100 megabitów na sekundę, jeżeli chodzi o bitrate. Nowy kod kolorów. Także pod tym względem mamy naprawdę bardzo profesjonalne narzędzie. Już można zastosować do zarabiania pieniędzy z prawdziwego zdarzenia. Kolejną cechą dla mnie kluczową to są nowe tryby i właśnie możliwości, które tryby zapewniają. Na przykład Point of Interest już umożliwia określenie waszego POI bez wlatywania nad niego. Jeżeli masz na przykład obiekt zabytkowy, gdzie nie za bardzo możesz nad ten obiekt wlecieć, to można z dystansu wskazać właśnie w tym nowym trybie POI, gdzie jest ten obiekt i
i od razu system zaczyna aproksymację i zaczyna orbitowanie wokół tego punktu zainteresowania. Następny fantastyczny tryb, który miałem okazję poznać, to jest Hyperlapse. Mamy możliwość wykorzystania tutaj Hyperlapse podczas poruszania się w course lock, czyli po linii, po danym kursie, i wtedy kamery dowolnie sterujemy. Możemy też w Hyperlapsach wykorzystać waypoints właśnie, albo też orbitowanie, lub też właśnie, czyli orbitowanie wokół obiektu, albo też funkcję free. Także jest sporo możliwości. Ja wykorzystywałem akurat do długich obiektów, bo miałem długie obiekty podczas jednego ze zleceń. Wykorzystywałem właśnie course lock do tego nagrania w Hyperlapsach. Kapitalnie wychodzą i Hyperlapsy wykonuje się bardzo łatwo. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby zachować odpowiednią odległość, bo jednak kadrowanie jest podczas takich Hyperlapsów. Mniej więcej mamy może 3/4 tego ekranu pierwotnego, który jest przy standardowych nagraniach dostępnych. Też oczywiście nowy tryb tripod, który umożliwia nam dostosowanie i regulację prędkości, zarówno prędkości w poziomie, jak i prędkości vertical speed, czyli w pionie, i samej prędkości właśnie do przodu. Fantastyczny tryb tripod, który duże możliwości nam w tej chwili i bardzo dużą kontrolę nad dronem sprawia. Wszędzie tam, gdzie jest ciasno, gdzie jest mało miejsca i potrzebujesz trochę manewrować pomiędzy obiektami, żeby nagrać kapitalne ujęcia w ciasnych miejscach, przejściach, pasażach, tam właśnie ten tripod się sprawdza i w tym wykonaniu, w wersji drugiej, można go kapitalnie też sterować i jego parametry wyregulować. I ostatnia cecha na dzisiaj, którą uważam również za kluczową i bardzo ważną, to jest możliwość podładowania iPhone'a z tego kontrolera. Dla mnie jest to bardzo ważne, bo miałem wielokrotnie taką sytuację, że na przykład nagrywałem dla Was tutoriale dla widzów tego kanału, po czym okazało się, że pod koniec nagrania moja bateria z 50% padła od razu do zera i całe nagranie 20-minutowe na przykład, no niestety nie zachowało się w pamięci telefonu. Chodzi mi o nagranie ekranu. Dlatego właśnie ta możliwość podładowania telefonu z kontrolera i ta opcja w ustawieniach samego kontrolera, tak, to jest w ustawieniach kontrolera tutaj. To jest dla mnie kapitalna rzecz i bardzo się z tego cieszę. Nie wszyscy przywiązują do tego wagę, szczególnie osoby, które użytkują urządzenia mobilne na Androidzie, niekoniecznie o to dbają i nawet ich to często irytuje, ale dla mnie to jest naprawdę zbawcza funkcja, bo jestem pewien swojego telefonu i wiem, że on stabilnie się zachowuje, jeżeli uaktywnię ładowanie z kontrolera. I to są te cechy, które zauważyłem podczas wstępnego okresu eksploatacji Mavica 2 Pro. Oczywiście też możliwość wymiany kamery na kamerę z zooma. Właśnie będziemy testować może w przyszłym tygodniu taką opcję. Sprawdzimy, czy zachowa się gwarancja, jak będzie się sprawował dron po zmianie kamery i tak dalej, i tak dalej. Także szereg różnych cech do odkrycia i nowe horyzonty. Także dla osób, które zarabiają na realizacji zleceń, uważam, że to jest już taki sprzęt, o którym trzeba pomyśleć. I dlatego też stworzyliśmy na grupie możliwość zakupów grupowych. W tej chwili do 15 marca pierwsza część osób, które się zdecydowały nam zaufać, otrzyma informację o możliwości takiego zakupu. Jest tam kilkaset złotych ta cena tańsza w przypadku zakupu grupowego. Oczywiście jak zbierzemy większą ilość osób, będzie ta cena na pewno może być korzystniejsza, myślę, że z czasem wypracujemy, natomiast jeżeli komuś zależy w tej chwili na zakupie, to ta oferta jest już całkiem fajna, wynegocjowana. Dziękuję serdecznie za uwagę, zachęcam przede wszystkim do zasilenia patronów tego kanału, a także programu Poranna Kawa, Latająca Kawa. Zwykle w środku tygodnia na żywo około godziny 9:30-10:00 staram się na żywo z Wami interakcję prowadzić, jest tam live chat, jest trochę humoru, konkursy, jest wymiana doświadczeń, kącik zagraniczny, ciekawostki i przygotowuję co tydzień właśnie taką audycję. Także zapraszam na mój profil Patronite, żeby wesprzeć i dołączyć się, zakupić taką kawę poranną. A wszystkim widzom serdecznie dziękuję. Oczywiście mamy inne narzędzia, zachęcam do grupy Latam Dronem od DJI. Także mamy narzędzia bezpłatne w postaci programu diagnostycznego do zdjęć. Mamy darmowy warsztat, mini warsztat dotyczący wykonywania zdjęć z
powietrza. Mamy też szereg narzędzi, które są w cenach budżetowych, także zachęcam do zainteresowania się. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie pod filmem, a ja już serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Cześć!